Okej, okay, klatek było mało, szczęść Boże. Sprawdzimy po długich bojach, być może Star Citizena 3.14. Głos ma brat Maciej. Główne atrakcje to miasto w chmurach. Chmury z ważniejszych rzeczy w sumie. Co tam jeszcze doszło? Nowy system odpowiadający za chudy statków i chyba nie tylko. No i to są najważniejsze rzeczy, a tego do niuansów jest masa. Dobra, kosmosik, system Stantonik, tylko wybierzemy normalnego człowieka. Człowiek. A, jest ten człowiek? Sekundę. To nie jest człowiek, sekundę. Dobra. Dobra, taki, tylko realistyczne włosy. Jeszcze raz, co ty mi, zrobiłeś? No. Realistyczne włosy to są... Kurde, te były dobre, ale... O, dobra. Już się czujesz normalnie. Dobra, i wystartujemy. Ty, jest Orison od razu. Można od razu w mieście w chmurach. Zobaczmy. Tak, w tym momencie mamy 60... On DFP siadł 8 FPS-ów. Dobra. Od razu miasto w chmurach, zobaczymy. Zobaczmy, czy oczywiście uda się połączyć. Do tej pory były problemy. Więc tak, chmury w pierwszej wersji. Roberts mówi, że są takie se. Mogą się podobać, ale no, do Flight Simulatora trochę brakuje. Mają dziwny dithering i tak dalej. Oni o tym wszystkim wiedzą. Chmury są niestety tylko i wyłącznie na razie na gazowym gigancie. Więc... Niestety nie ma jeszcze klimatycznych chmurek na innych planetach. No i tak to jest. O, jest instrukcja. Nad chmurami... Horizon zbudowany na wojskowej siatce latających platform, które krzyżowiec przemysłowy wykorzystuje, by produkować duże statki. Okej, okay, robimy tam statki, spoko. Dobra, loading powoli się zmulił. Czy to oznacza, że już jesteśmy? Zobaczmy, czy działa na przykład. Nie działa. I napięcie rośnie. To nie są loadingi, to tak samo są łącznie z serwerem. Tak naprawdę. Gra streamuje dosyć szybko z dysku. Muzyka się zmieniła. Tam głośniej. Dobra. Najwyżej będziemy znowu nadawać tylko z YouTube'a. Spawn point bed. Tak to wygląda na konsoli. Czas ucieka. Czekamy. Żeby sąsiad usłyszał. Gram na słuchawkach. Jak chcesz? Kiedyś na początku grałem na głośnikach. To były piękne czasy. Kurde, nie rozumiem, jak to grać na słuchawkach. Jedyna gra, która to odmieniła, to był PUBG. Wtedy... Po prostu, jak zacząłem grać w PUBG, wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, by zlokalizować te ludziki. Ty, no dobra, ile trwa ten loading? Parę minut? 58 klatek, 50... No, 58 ogólnie. Ale lecą jakieś rzeczy. Jakiś gaz producer.
Jest. Dobra. FPS-y 23. Następuje podniesienie głowy. I pierwsze ważne rzeczy, czyli przypomnienie grze, że chcę mieć obrócone na stópkach pitch podczas lotu. Pitch, no ale chyba to nie starczyć, tak? Dobra. Dobra, klatek jest mało. A wyciągnąłem nóż. Nie. Ty, faktycznie jest miasto w chmurach. Tylko jest nocą. Do diaska, jaki pech. Ciemno jak... Jak optymalizacja? Wszyscy mówią, że ogólnie miasto w chmurach zabija wydajność. Zaraz się przekonamy. Dobra, więc zadzwoń na windę. Jesteśmy na dachu, tak? Ty. Tu jest balkonik. No, są chmury. No, tylko jest ciemno. Jaki pech. Zielone kółeczko. Jak morda. Okej. Skała? Jak NPC, żyjecie? Hi. Thanks for coming in. No, fajnie, fajnie. Ty, siedzą w krzesłach. To jest postęp. Coś można zamówić swoją drogą? Babo? Babo nic nie zamówi. Ale, ty, co są pączki? Ty, moment. Jakieś owoce. Dobra, wykupię jabłka dla bezpieczeństwa. Teraz interfejsu chyba nowego jeszcze nie ma. Zaraz. Ulubieńcy, faworyci, akcje przedmiotowe. Zdejm hełm. Będziemy jeść. A weźmy jeszcze jedno jabłko. Szybko kup. Ty, przyleciało do mnie. Ty, jaka uczciwa babka. Zjedz. Z ogryskiem. Okej. Batoniki to niezdrowe. Kurde, nocą jest ciemno. August Danlow. Tak, kopiec Kraka. No fajnie, fajnie, tak szczerze ten. Może w dzień to ładnie wygląda. Dobra, co te, jak teraz, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś hotelu. I jak się dostać? Okej, to jest chyba odpowiedź. Gdzieś tam jest... przystanek autobusów... chmurowych. A, mają być niedługo pierwsze zwierzęta. Na tym gazowym gigancie, niedługo, czyli w tym roku. Mają być te latające wieloryby. To jest ten syf.
Dobra, Stratus to jest sklep. Zakładam, że to jest sklep. Ta. Dobra, to jest jakaś sieciówka. Chcemy stąd lecieć, no. Jest ciemno. Orison, dobra. Orison Landing Zone, czyli to musi być tutaj. Dobra, stąd datują te busiki. Nie mówcie, że jestem po złej stronie mostu. Boże, jaki pech. Przelecimy się nim. Nie. Dobra, czyli spadamy z tego, z miasta w chmurach i co się dzieje z nami? Zginąłem? Okej. A nie było barierki? Co się stało? Nie, bez jaj. Dobra, teraz. To nie jest Lorville. Nie mogłem się urodzić na Lorville. Dobra, to był taki koszmar. Okej. Jeszcze raz. To był tylko sen. To się zdarza. Śniło się wam, kiedy że spadacie? No właśnie. Czyli stąd... Masz czapkę, czy nie? Nie, jesteś normalnie łysy. A, mordy są spoko. Mordy mi się podobają. Muszę podpiąć kiedyś tą kamerę i zobaczyć, jak teraz działa tracking. Mordy piękne. Dobra. Czyli tak, wychodzimy przez główne wejście i idziemy... Już się bałem, że znowu spadłem. Idziemy w prawo i z tej strony odlatują kosmiczne autobusy. Jak połączenie internetowe, pyta Oriox. Na razie spoko. Dobra, i tu jest przystanek. Dobra. No i zobaczmy, gdzie można stąd pojechać. Jakaś informacja, gdzie to jedzie? Jest to wsiąść do pociągu byle jakiego. Gdzie my jedziemy? A, trudno. Orison. Człowiek. Zaproś do przyjaciół. No jak w MPK-u, no. Kurde, ciemno. Nie wiem, co tam jechało w ogóle. Dobra, zakładam, że to jest... A-Sport, dobra. Pogoda chyba jest taka sobie, z tego co widzę. Jeszcze jest łuna przez te światła. Dobra, Crusader Discovery Center. Co to, film? Ty, tu jest dobre, patrzcie na to. To jest sprytna sztuczka, jak podchodzisz blisko... widzisz te piksele. To jest oczywiście detail texture. Ale efekt spoko. To jest słodkie. To jest kilka fajnych jaj. To jest chyba wytłumaczenie, jak działa silnik jakiegoś ze statków. Pokaż, zrób ten. To jest takie coś, co się rozkłada.
Dobra, ja wchodzę kupiłem. Kurde, store, dobra, musimy wziąć statek. Tu jest tak, sala pana Crusadera. Centrum Cloud View. Jesteś tutaj. Zaraz, zaraz. Mieliśmy być na Spaceporcie. Co za oszustwo. Moment, moment. Nie, było napisane, że Spaceport. Prawda? A to? Ty, no dobra, no, jest Spaceport, są te. Nie, to jest handel towarami. Co twórcy chcą osiągnąć? Nie, no wszystko chcę... Robert zadymił. W skrócie wszystko. A. Czekaj, tu jest bufer płynów. Bufet. Bufer? Okej. Okay. Szczerze nie mam pojęcia, gdzie chodzę. Cieszę się, że są barierki i tyle. Kiedy launch oficjalnej gry? Są dwie gry. Jedna to jest gra dla frajerów. Nazywa się... Squadron 42. To jest to, co tam ludzie w 2010 kickstarterowali. Natomiast... To jest to MMO. Ono jest, jakie jest. Ono powoli będzie wychodziło przez najbliższe 100 lat. Ta gra dla frajerów, ten cały... Ty, nie ma BHP. Squadron, no to jest tam padaka. On powinien być już z 5 lat temu. MMO mnie intryguje. Robert chce zrobić MMO bez instancji. I to jest ciekawe. Moment, chodzę gdzieś po tej platformie. I zaraz spadnę i znowu będziemy wszystko powtarzać. Tu coś jest. Widzę. A. Ale detaliki ładne są. Na pewno drugiego takiego early accessu szybko się nie doczekamy. Moment, stąd wyjdziemy. No dobra, czyli... Miał być Spaceport, to jest centrum odkrywcze. Kurde, to jest Cloud View Center. Dobra, to jest ta jedna platforma. Czyli tutaj gdzieś jest lotnisko, tylko źle poszedłem jak zawsze. Ale gdybym był lotniskiem, to gdzie bym wyszedł? To zamykają najciekawsze rzeczy. Ale wszędzie można dojść statkiem później. Tylko musimy się dostać tam, gdzie dadzą statki. A, tędy przejdę, chyba przejdę, moment. Co może pójść? Ajaj. No, cześć, wiewiór. Jest tak, jest ten cały Orison na testowym. Ujęcie trzecie. Co jest na dole? Na dole jest... Możemy tam polecieć. Na dole jest gazowy gigant, nic więcej, no. Tak? Mają być gazy na dole oficjalnie. Że polecam się. Szukam dojścia do statku. To jest mój problem. Nie ma już... nie wiem, czy... Tego jak się nazywa ta stacja? Olisarek.
Olisarek będzie zezłomowany niedługo. Trzeba by w ogóle zgłosić jakiegoś błęda. Że przystanek dalej jest port, ale mówili, że to jest przystanek. Moment. Bo wiemy, że tak, stąd wychodzimy. Dobra. Przechodzimy przez... Tu jest exit nawet napisane czarno na białym. O, ładne odbicia, kurde. I tutaj odjeżdża tramwaj. Ta? Ta. I tak, tramwaj. I pisało, że jest port kosmiczny. You are here. Moment, moment. Nic, nie dowiem się. Nie no, barierki... Nie wiem, czemu tam wyleciałem. Takie brudne szyby, to jest najlepsze właśnie. Brudna szyba jest świetna tutaj. Ta cieniu nie, w sumie słodziutkie. Nie to są w Bladbornie. Dobra, i gdzie podaję? Tutaj. Skyway, Shuttle, Cloud View. Tak, na co nic nie widać. No ale są chmury, tak? Chmury Robertsa. Następny przystanek, uwaga. Jezu, jakie napięcie robi. Skyway. Ty, dobra, nie podaję jeszcze tego, gdzie dolatujemy. Ok. To jest Industrial Platform, dobra. To nie może być to. Polecimy dalej. To jest zdjęcie od Robertsów, to nie jest Photoshop, bo jest ten dithering, który mają. Ciekawe, czy będą aktualizować ten widok, dobra. Okej, następna platforma. To była platforma industrialna, a my chcemy dolecieć na obywatelską. Dobra. To jest ten boomer, to jest taki obleśny boomer humor. Sorry, nie, to straszne to było. No ogólnie taka jest ta ten, ciekawa jaka jest filozofia tego wszystkiego. Tutaj wojsko zrobiło, kurde. Tak, platforma Citizen. Okej, okay, i... Centrum chmurnego widoku. Kurde, nie wiem, Cloud View? Poczekaj tutaj. Dobra, przejedziemy się, dobra, moment. To jest Cloud View, a jakieś lotnisko? Jakiś święty od chmury jest może? Nie wiem. Jan Paweł, dzieci. Twój Jan Paweł, chmurasty. Święty Amazon. Korzystajmy chyba. To był port, Cloud View to był port. No. To musi być ten hotel, w którym zaczynaliśmy. Tak. Albo nic nie... Tak, dobra, to jest to, poznaję. Bo są te dwa połączone mostem. Uff.
Jak to się nazywa? Ej, te liście mają podobno fizykę. To są te drzewka, tak? I te liście spadają, a tam te świetliki nocą. Zobaczmy te świetliki, bo się ktoś tam... Oglądałem jakiś tam ludzik od tego... Od... środowiskowych. Się tym jarał, że takie ładne świetliki zrobił nocą. No mogą być takie. I teraz tak, te spadające płatki uderzają u ludzika, z tego co rozumiem. Ludzik? Ja i przyroda, jak w życiu. Ty, a ładne są te, teraz zobaczyłem. Nie wyciągaj noża, to nie jest nóż. Ładne kamyczki. Kamyczki pierwsza klasa, podobają mi się, dobra. Czyli dwa przystanki stąd. Ty, tabliczka o niedeptaniu chyba jest. Ej, ktoś z was jest na PTU? Bym sprawdził tą pracę operatora rakiet. Ty, odbyt ma rację. Powinna być polskie miasto w chmurach i wszystko zabetonowane. To jest genialny temat w ogóle. To jest dobre, to powinno być komentarz społeczny. Ty, co to jest za bezpieczeństwo? Gabinet ognia, co to takie słodkie? Waszym zdaniem, gabinet ognia. Suchy proch. Ty, oznaczenie jak za starych dobrych czasów, ABC. Nic się nie zmieniło przez te 900 lat chyba. Ogień to ogień. Samemu można włączyć tryb operatora? Właśnie bym to sprawdził. No, jest napisane Spaceport. Tak? Dlatego wysiadłem wtedy. Ale ktoś powiedział, że to nie jest Spaceport. Wiem, że mnie oszukali. Tutaj, dobra, tu są podane te czasy odjazdów. Czy można zniszczyć ogień? Jezu, Robert robi cały system, że statek się będzie palił, jak cię trafią rakietą w środku. To będzie FTL 3D. A to nie jest, że Spaceport... Może tak być, dzień dobry. Prodevent ma tutaj... Ten Provident ma tutaj platformę. Kiedy to będzie? Tak, właśnie. Dobre pytanie. Może po prostu wrzucą? Wyglądało też, że mają gotowe. Dobra, i tu jest co? Wracujemy w takie... Czy my tu byliśmy wcześniej? Ty. Mam dziurę w głowie. Ale dobra, nieważne. Nie, dobra, był ten cały. To jest ten nowy statek w ogóle. On był ostatnio w aktualizacji. Ten transportowiec. On jest duży. Tam można zmieścić, kurde, cały domek jednorodzinny. Ale NPC się zachowują kulturalnie. Nie odwalają jaj. Podobno chodzi baba z nowymi... Pochwaliłem zbyt wcześnie. Podobno tutaj chodzi baba z nowymi włosami. To są nowe włosy? Ty, to są chyba nowe włosy. Takich spiętych jeszcze nie było w tej grze. Włączymy hełm, żeby ją oświetlić. Tak, to są nowe włosy, które mają wejść. Wyglądają spoko. Też masz nowe włosy? Że gram w Cyberpunk, ale... Jakby Cyberpunk był ogłoszony, że jest Early Accessem, to bym go uwielbiał.
Byśmy się zastanawiali, co będzie w Cyberpunku za rok. Ale wydali go jako pełną wersję. Dobra. August Danlow. Ty, są... Z drugiej strony są windy. Staw tam mózg, możliwe. Czy planują wydać pełną wersję? Mówię, są dwie gry. Jedna single player, to ta, co jest Hryja. To ma jeden problem. Robert chce mieć nieinstancjonowane MMO na tysiące graczy. Jestem ciekaw, czy są w stanie to osiągnąć. No i drzewko. Dobra, jest gość z tego, z Justusa. I kurtkę ma, spoko. A to? A, dobra, to jest jakiś... To będzie w przyszłości, żeby nie wchodzić tutaj z bronią. Że nie mają room do sprzątania. Tutaj sprząta ludzik. Gość z mopem będzie chodził. A, można sobie kupić tego kosmicznego wieloryba dla dziecka. Kupić wam, subom? Ty, coś do jedzenia może mają. Jest, lody są. Dobra, to jest... Zakupię waniliowe. Co kupiłeś? To jest wygranko przecież. A, musimy zdjąć hełm, Jezu. Dobra, będziemy na przyszłość. Dobra, baba ma te nowe włosy też. A? Sorry, oglądałem pani włosy. Oj, są dynamiczne cienie, Boże. Tego coś, czego nie potrafi zrobić Bloodborne. Tak, Magic Potato, dokładnie. Strawberry blowjobs. Kurde, magiczne gumki do włosów. Okej, gdybym był statkiem, tu jest jakiś klub dla Bogoli. Ty, jak się obejrzał, kurde. Ty, zegarek na bogato ma. Zaraz, znowu jesteśmy w centrum handlowym. To jest pewnie wolno słowy. Wróć szybciutko. Dobra, i tu muszą być ten... Całkiem tu... Oj, tu jest przyjemnie. To jest faktycznie bogate lotnisko. Dobra. Ty, Krzysztof daje wszystko. Ty, sprawdźmy tego dużego w takim razie. Czyli Crusader... Starlifter. Czym się różnił M2? Czekaj, ten jest więcej cargo. Sprawdźmy go. To jest duży statek. Dziesiątka. Ty, co to? Jakie oświetlenie, co tu się dzieje? Moment. Co tu chodzi po podłodze? Albo bugi chodzą. Jeden bardziej desantowy. Nie wiem, którego wziąłem. Dobra, dyszka. A.
Dobra, winda zasuwa, widzę ostro. O, i od razu są panele do opłacenia mandatów. Super. To jest realistyczne. Dobra. To jest przód czy tył? Tył. Dobra, tu jest winda. A my chcemy wejść rampą, tak? Dobra, mały nie jest. Uwaga. Piknę pilotem. Otworzysz? Nie chcę. Musimy wjechać przez windę chyba. Powinno się najpierw otworzyć to, a potem wjazd. Czekaj, czekaj. Zobaczmy, gdzie my dojedziemy. Jak się miasto unosi? Jakieś głupoty. Podobno jest w jakiejś strefie... Kurde, nie wiem nawet. Coś jak niska orbita. Ty, zaraz. Boże, gdzie my jesteśmy? To jest pokład górny, tak? A chcieliśmy ten. Tu się mieszka, tu się co robi? Tu jest rekreacja? Okej. Okay. Plecaczki dla dziecka. Szklaneczki. Okej. Dobra, zaraz obejrzymy go ten. A, drzwi można ustawić, żeby ten. Dobra, wylećmy nim, popatrzymy go niego później. Tu jest dla pilotów, niech zgadnę, nie? Bo tu był przód. Czy tu jest pubg? Ma być. Dobra. Pilot. Po lewej stronie? Kurde, znowu jakiś... Tylko trzeba obrócić momencik. Kontrolki, inwersja, podczas lotu, podczas patrzonka. Dowolny pojazd. Dobra, dawa, będzie okej. Okay. Dobra, odpalmy go. Zdawno tego nie robiłem. Kondel, moment, jest odwrócony, sekundę. Inwersja na stopach. Pitch podczas lotu. To chyba tam było. Inwersja, lot, no właśnie to. O! Ta? Dobra, jest normalnie. No dobra i... Halo? Ty, do góry. Ty, ale ciasno tutaj. To bydle ma złożone skrzydełka. Ale dwa się mieści. A, są nowe efekty. O Jezu, moment. Mam odwrócone sterowanie. Co jest grane? Pokaż, lecimy? Halo.
Już giniemy, bo nic nie widzę. Dobra, wylecieliśmy. Tylko odwróciło. Moment, ustabilizujemy lot. Moment. Sterowanko. Inwersja, latanko. No, to powinno być w takim razie odwrócone. I będzie normalnie. Jest, dobra, okej. Okay. Zobaczmy, co on potrafi. Nóżki. Kurde, nóżek to nie ma małych. O Boże, którym się zmieniało tryb nowego startu? B? H? B? Jest, nie pamiętam. K! Okej. Małe to nie jest faktycznie. Kiedy przyjdę na normalną? Mogę grać na normalnym, to jest obojętne, ale wolę... Czy no, nie jest obojętne. Teraz tak, to jest ciekawe. To jest roz... Aha. Ciekawe, czemu się pikseluje. Będę musiał sprawdzić. Teraz tak, wszystkie przyciski są fizyczne, jak we Flight Simulatorze. Jeśli działają. A nie wszystkie działają. To już jest przyszłość, to bo statek prawie jest w finalnej wersji. Tutaj asysta podczas lotu blisko. Kurde, akurat noc wylosowała, moment. Zobaczmy, co jest na orbicie. Czy jesteśmy tutaj, tak? Nie, jesteśmy tutaj. Jest Olisarek. Skoczmy na Olisarka. Jak ze starych, dobrych czasów. I zobaczmy, gdzie jest dzień tutaj. Teraz tak, gdybym był Olisarem, to bym był tam. Nie, to nie jest Olisar. Aha, jest nowy ping. Ciekawe, którym się pinguje. Moment, moment. A to? Jeszcze raz. Jesteśmy na... krzyżowcu, gazowym gigancie. Dobra, skoczmy na jele na przykład, będzie prościej. Dobra, widzę, okej, okay, widzę, pokazuje mi ten radar, jest rozpikselowany. Dobra, dlatego mam problem. Tylko jesteśmy jak na złość w atmosferze. Ale... Czyli dobra, w takim razie można by jednak skoczyć na orbitę, nie na Hardstona, tutaj, na Olisarka. Jezu, co jest? Puściłem pinga, nie wiem jak. Ty, a te chmury wyglądają spoko. Faktycznie są. Moment, co tak szarpie? Czemu ty lecisz tak w dół? Ty, wieje. Tylko jakby była jakaś lepsza pogoda, bo nocą, kurde... Ty, no robił, zrobił Robert z chmury.
Są niskie rozdzielczości, tak jak mówił. Mają ten dithering i tak dalej. Czemu my lecimy bokiem? Ale są. Moment, moment. Krzyżowiec. Na Olisarek, tak? Z Olisarkiem. Na Olisarek nie chcę skoczyć. Ech, dobra. Zwykła jela raz. Musimy tylko wyjść z atmosfery. Trochę to potrwa, ale... Dobra, jest sztuczny horyzont. Świetnie, Boże. Jak tego brakowało. Że było normalnie, ale teraz działa jakoś tak spoko. Dobra. Musimy polecieć na jasną stronę tego dziadostwa. Tu jakaś chmura, tutaj ciemno. Bo nic nie widać. Jakie nowości o... Dzień dobry, pan Gryfny Wender. Nie, Gelinder. Co jest grane? Gryfny, ty nie miałeś innego pseudonimu kiedyś? Dostałeś bana czy coś? Więc będziemy dwa dni wolić tej atmosfery. Tylko zaraz, zaraz. To jest co? Jela, no. Dobra, szczerze myślałem, że te chmury będą dużo gorsze, ale są całkiem spoko jak na pierwszą iterację. Tylko kurde, wychodzenie z tego giganta gazowego, no to są to z wieki niestety. Chyba jakiś punkt orbitalny. Okay. Jakbyśmy poprosili o połączenie z punktem orbitalnym, żeby skoczyć na orbitę, żeby nie latać jak frajerzy. Jakbyśmy chcieli na przykład na Selinkę. Nie, bez sensu. Czyli po ciemnej stronie krzyżowca, jesteśmy tutaj, po ciemnej stronie jest CRU-1, o. To powinno wymusić ze dwa skoki. Orbitalny. Dobra, tak trzeba wyjść z atmosfery. Cóż za dramat. Że stoję w miejscu? Nie, na 250 zasuwam. Ale wznosimy się bardzo powoli, podrywiemy go trochę mocniej. Bo tak będziemy opuszczać tę atmosferę kilka lat. Właśnie chcę sprawdzić lądowanie tym bydlakiem, bo podobno dali nowe efekty przyziemnego tego. Dobra, trochę szybciej, ale nadal tak se. Dobra, Krzysztof, sprawdzimy sobie. Jele nie warto, bym poleciał na pustynną planetę Dajmarek. Ale dobra, zacznijmy od jeli już, żeby tam tylko się, żeby się stąd wyrwać. Musi być jakaś sztuczka, bo na razie wylatywanie trwa lata.
Ty jest, możemy skoczyć. Uwaga. Utrzymać tylko. A 3G jest bydlęciem, to jest spoko. Moment, moment, moment. No. Dobra. No. Co jest? Nie chcę skoczyć. Dlaczego nie chcesz skoczyć? Cóż za dramat. Proszę, daj skoczyć. Nie chcę skoczyć. Panie Krzysztofie, proszę nas uratować. To na Daimar. Atmosfery już nie ma paskudnej. Ty! A czuć, że faktycznie teraz... zarąbiste. Jest dużo fajniejszy model lotu niż był. Dobra. Orbitalny man... jest, robimy orbitę. Uwaga! Jest. Robisz? A, ściny, dobra. Głos tej baby jest taki sobie. Nie podoba mi się. Dobra. I tu jest jasna strona gazowego. Tylko, ty, to jest przecież południe. Na nim nic nie ma. Kurde, jakby dostać się na jasną stronę. Jakby dostać się na jasną stronę tego dziadostwa. Bo te chmury mogą być ładne, tylko że jest akurat noc. Dobra, sprawdźmy na razie pustynię, bo podobno dym ładnie teraz się zachowuje pod statkiem. Daimar, co? No, chyba się spuszcza, czy się nakręca silnik. Uwaga. Na innych jeszcze nie ma jaskuwa chmur. Właśnie. Na razie chmury są testowane na tej, na gazowym gigancie. I mają wejść, dobra, tylko gdzieś na jakimś ładnym... To jest jakiś piękny obiekt. Schron... Zobaczmy, jakie są misje w ogóle, ty. A, się ładuje długo. Zobaczymy, jak się takim bydlęciem ląduje. New and Waste Management, super. Można było nabrać sprzętu do niego. Zobaczmy, czy tam mają... się rozpędza pół dnia. Ma jakiś specyficzny napęd. No, pustynia. Teraz tak. Nowe pingi. Ktoś z was wie, którym się pinguje? Podobno ładny skan... tabem? Ty, dobra. Ty, moment, moment, bo ja chyba lecę zbyt szybko, sekundę. Myślałem, że z ogranicznik prędkości, albo go wyłączyli. Ty, nie ma teraz tego trybu pingowania. Dobra, analiza.
Okej, tam będziemy teraz widzieć. Dobra, spokojnie, zwolnimy tę prędkość. Nóżki. Co to tak wieje swoją drogą? Co tak parno? Ty, informuję jak... Ej, kolizja, srolizja, tak się ten... Dobra, daj ten tryb lądowanka. Ty, jakiś nowy, fajny interfejs się teraz włączył, co on robi? Coś jest. Cześć, przyjechałem was odwiedzić. Teraz tak, silniczki. No dymi ładnie. Wyłączymy je. I teraz tak. Dziobozaury. To ma całkiem sporą ładownię. Zobaczmy. Ładownia, co? To jest winda dla ludzi. Tak, dobrze mówię? Jesteś windą? Nie, winda jest tu. To jest... Nie, to jest drabina. Nie, drabiną to nie. To jest winda. Teraz tak, niższy pokład. Mam chyba, tak, hełm założyłem, ale to jest w miarę dobra pogoda na tej planecie, dobra. Okay. No i tu się sporo rzeczy zmieści. Teraz tak, podobno jak się otwiera te całe te wrota, to jest ładny efekt. Co my tu mamy? Jest, można otworzyć drzwi na przestrzał, żeby wiało. Moment. Tu jest drugie sterowanko. Można zrobić sobie ten... Coś buja. Ty, trzeba gdzieś położyć czołg. Jakiś czas temu doszedł czołg. Ale tu go chyba nie weźmiemy. To małe to nie jest, muszę przyznać. Dobra, ślady stópek są.
Trzeba czołga trzeba wziąć. Ty, jaka jest temperatura? Ujemna? 20 minus 5 stopni? A kurde. Teraz tak, w nocy można odpalić co? Ty, jaki klimat można zrobić? Ludzi. Powinien być gesty, się można przeżegnać. Zamknąłem, bo niestety było strasznie. BHP na statku to jest, nie spodziewałem się tego. Ty, ale winda. Tu jest praktycznie w tym statku, muszę przyznać. Co tu jeszcze mamy? Więc tu jest pewnie jakieś magiczne coś tam. Rekreacja. W rekreacji byliśmy. Habitacja. Najważniejsze to z wiadomo, czy jest, to musi być sraczyk. Nie, prysznic. A tu sraczyk? Kurde, dwa prysznice. W domu tylu nie mam. Łóżeczko, zabawki są. Klipy. Myślałem, że laserem się obcina paznokcie w tych czasach. Latarka jest, piłeczka dla psa. Dobra, ale okej, a tutaj? Nie wiem, czy są cztery prysznice. Jezu, moment, cztery prysznice. Chyba, że się na stojąco. Ty, moment. Dobra, poważna... Nie, dobra, przepraszam. Ty. Nie da się otworzyć. Tak, zajęte. Chyba trzeba zamknąć prysznicę? Ty, dobra, to jest do reklamacji. Tak, żwir trzeba sobie zabrać tam z tego miasta w chmurach, z tego Orisonu. A po to był ten żwir tam. To jest tylko dziubek do przejścia do kap... Nie, coś tu jest. Drzwi? Aha, dobra, to jest dlatego. Bo powoli się szykują do buildu dla inżyniera, żeby naprawiać te statki. Ta, tu jest serwerownia pewnie, co to może być? Filtry powietrza pewnie. Nie wymieniałem nigdy filtru powietrza w kabinie. Nie no, raz wymieniałem. Jak już nie dało się oddychać. I jest ten fotel z katapultą. To nie są szafki tamto. Kurde, to są prysznice na bank. Dobra, średniczki. Tylko brakuje odgłosu, żeby rolcowy napisać. Powinien być odgłos, jak te silniczki chodzą. Tak, nie ma odgłosu silników na zewnątrz. Dobra, gdzie można kupić, zamówić sobie samochodzik? Moment. Kurde. Moment, stabilizacja odzieży. Kurde, zastanówmy się. Jesteśmy na Dajma, skoro jest bogactwo. Kurde, gdzie można tutaj wziąć sobie statki? Na jakimś schronie? Ktoś z was może kojarzy zamknięta kopalnia? Hydroponiksy. Na której z tych placówek można by sobie wyjąć samochodzik? Tu jest kilka.
w mining area. Już patrzę. Jak poznikały. Jezu, jaka złośliwość. Arkorpowa strefa ten, dobra. Jeszcze Shinubin. Dobra, sprawdzimy. Dobra, czyli to... Jezu. Uwaga. Piękny skok. Ty, ładna pogoda tam jest. Shinubin, co? Nie, Arkorp. Zobaczmy. A! Ty, można dotykać to, co to jest? Z tego co rozumiem, to są sygnatury. Elektromagnetyczna, cieplna i... Nie wiem jaka w sumie. Bo teraz powoli już wchodzi ten... Zaraz. Skoro robimy kilometr na sekundę, może zabraknąć czasu, żeby wyhamować. Ty, a tutaj ładnie jest, muszę przyznać, kurde. Szczyciki takie kulturalne. Ty, ten szczyt na prawo. Ty, Robert się postarał, widzę, z tymi planetkami. Dobra, jest strefa, gdzie górnicy mieszkają. Ta, dobra, jest duże, jest lądowisko. Czy ciepna to nie jest... To jest jakiś... Robert na wymyślał, okej. Okay. Więc tam fizyka się pewnie może schować. Dobra, są tutaj te. Nie wiem, czy zmieścimy na tym lądowisku. To nie jest mały statek do końca. Ale chyba... Ląduję za tym, żeby nie było przykro mieszkańcom. Dobra, ładnie dziób w dziurę. Ten moment trochę za bardzo. Jestem krzywo, nie? Nie. A, babka pochwaliła, super. Dobra, i stąd weźmiemy najciekawszy pojazd w grze. Moment. Planeta Słomczyn. Co tam było w Słomczynie, bo jestem na ten rząd. Dobra. Teraz tak, jest kulturalnie windzią. Kto mi wzywa windę, kiedy jestem na górze? Chyba jest jakiś BHP, który nakazuje windzie, żeby było na tym piętrze głównym? Ciekawe. Podoba mi się, że są schody, że jest drabina bezpieczeństwa. Czy jakby winda się zepsuła, co w tej grze nie jest nadzwyczajne. To można sobie dziabnąć. Ciekawe, że ekran nie działa swoją drogą. Powinien to wszystko z ekranu. Oj, to. Ja się za późno otwierają drzwi. Dobrze, że nie zabijają.
ten moment jesteśmy. Dobra, jaka temperaturka? Minus 2 stopnie, to jest jak w domu. Jak u mamy, super. Dobra. Tylko moment, od razu sobie otworzę rampkę. Mam nadzieję, że nie trzeba od środka. Okej, wymyślili. Tak, grawitacje są różne. Tu jest taka sobie. Z którym się teraz przecierało, kurde... Moment, najważniejszy feature w tej grze. Operacje. Gracza. Jest, left alt x. O, dobra. Potrzebujemy czołga. Wytnie? To nie u mnie jakby co. To niestety jest ta firma, która robi streamy. Albo restreamy. Teraz tak, gdzie się zamawia pojazdy? Tu coś jest i to powinno być to chyba. A boję się, że się mylę. Halo? Dobra. I oby tutaj się dało zamówić. Uwaga, uwaga. Ty, zaraz. Są statki przecież. Kto robił czołg w świecie tej gry? Jaka firma? Kurde. Mustang. Microsoft? Nie. Ursus? Nie. Moment, moment. Tak, tylko on ma producenta jakiegoś. Tong to jest nazwa. Na dole będą, czy to ich nie ma? Ty zaraz. Chyba, że obok. Tumbril chyba, dobra, no. Dzięki. Tutaj chyba nie ma pojazdów. Bo nie ma żadnego samochodziku. Kurde. Tak, bo nie ma ani jednego... Czekaj, Grejka? Dobra, nie, są Grejkaty. Nie dał Tonka, cwaniak. Dobra, są Dragonfly'e. Ech. Ty, co to z Apoa Cartual? Sprawdź, że ci kosmiczycy latają. Da. Zobacz, nie będzie czołgu. Kurde. Ciekawe, że dałem faktycznie, ale dali statki, no nic. Raz Grejkacik, freelancerek. Razorków całkiem, przecież nie wyciągniemy. Ciekawe. Nic nie ma. Kurde.
Tak, jest Banu. Banu to jest rasa obcych, która ten nie wykupiła subów. Kurde, szkoda z tym. Szkoda z tym czołgiem. Czołga. Boże, jak wieje. Tak, w przestrzeni pozaczatkowej. Ty, faktycznie byłby przypał, gdybym przyjechał czołgiem. Bo nie dotyka. Jest uwaga. Zobaczmy, jak z pracą dzisiaj. Praca. Dostawczaki, łowca nagród. Trzeba zrobić certyfikację teraz, tak? Bo teraz mamy już niestety progres. Pokaż państwu, że... Hej, Delphi, co to jest? Organizacje, kontakty. Skończ pracę i zostaniesz reputację. Olisar. Widzimy coś, czym się dobrze zabija. Pasuje kończyć, kurde. Jak piaski. Patrz, bo to będzie podrywało. Ogień. I od razu startujemy. Dobra, kulturalna stacja wokół tego. Weźmiemy i zobaczymy, jak się strzela. Olisarek, tak? Miałem go zezłomować, akurat dobra okazja, żeby się spotkać. Ty, ładnie go widać teraz. Zobaczcie, Ty, ładnie teraz wygląda. Myślałem, że wygląda jak kupa, ale wygląda spoko. Tak, dokładnie, planeta boczkowa. Jest bardzo dobrze powiedziane. Ty, a to zasuwa! Prędkość podają w czym teraz tutaj? Prędkość, kurde, nie ma jednostek na osiach, jaki dramat. W metrach na sekundę, nie no fajnie, ale bez jednostek to są mogą być słoje na godzinę. Dobra, Olisarek. A, jeszcze się ten. Nie, absolutnie, to jest bania. Quantum travel, engage.
Wygięło ekran. Dobra. Jezu, może dzień już jest na tym całym tym. Tym stacji gigantowej. Ciekawe, coś go spowalnia w kosmosie. Muszę sprawdzić czemu. I nie ma oznaczenia, czym... Nie wiem, zaraz. Ciekawe, teraz jest zero. Dobra, wpuśćcie mnie. Właśnie tak, jakby był jakiś ręczny. Dobra, mają dla nas miejsce. Posadzimy go jak... Zlądowanie papieskie z całowaniem ziemi. Ciekawe. Ciekawe, tą drabinką. Nie daj testował, teraz nie chce mi się chodzić, jak zawsze, jak w życiu. Tego Olisara mają chyba zezłomować w ogóle. Ma być jakiś event teraz ze zniszczeniem Olisara tej stacji. Śruby jakieś ciekawe. A, Jezu, to. Z tymi. Dobrze, że to nie zabija, mogło być gorzej. Dobra, chłopiec parkingowy, niech to weźmie. Coś szybkiego, coś co ładnie strzela. Co to? Ty, moment. Tu ktoś zginął. Teraz. Dam się, że ten... Jezu, Olisar 50 klatek. Czy będzie wielkie boom? W tej grze zawsze jest wielkie boom. Zabiłbym kogoś. Powiem szczerze, kogoś bym tak wymordował. Tylko to niestety trzeba by się przygotować, bo zrobiłem licencję tego całego łowcy nagród. Dobra, statek. Crusaderowy. Do garażu. Dobra, i Cutlass Black. Najlepszy statek w kosmosie. Nie ma lepszego. D02, dzięki. I potrzebuję dużo broni. Moment. Tu jest dziadostwo, tu jest lekarstwo. Czyli po ciemnej stronie. Będzie baba, która sprzedaje broń. Dobra, potrzebuję... O, siema. Piękna fryzura.
Brońki. Nóż bojowy, SMG, granaty. SMG są dla dzieci, potrzebujemy karabin. P4. Weźmiemy od razu, bo Krzysztof płaci chyba, nie? Weźmiemy 5, jakbyśmy zgubili jeden. Do tego tak, celowniczki laserowe. Oj tak. To był P4, nie? To. Wykupimy cały zapas. Nie będzie w stepie, to jest najlepsze. To jest prawda. Oj tak. I celowniczek, jeszcze kolimatorek. Jedyneczka. Weźmiemy też kilka. Dobra. Okej, okay, a mam nadzieję, że kupiłem dobrą. Najlepsze będzie, jak się okaże, że kupiłem za amunicję. Teraz tak. Undersuit tylko jeden? Niech będzie. Dobra. Odyssejo. Kurde. Z pasożytem. No, zbroi nie ma. A to? O kurde. Ochraniacze na deskorolkę, super. I... z celowniczkiem. Dobra, i mam przy sobie magazynek do P4, jeden z dwóch. Ekstra. I mówili, że statek stoisz gdzie? D02. Zobaczmy, czy w Katlasie jest nowy interfejs i czy na przykład nie jest zbugowany, bo zawsze był. Podejrzewam, że nic się nie zmieniło, ale od tego jesteśmy, by testować. Jest, nie, tu. Najpiękniejszy statek świata, mały czy mały? To jest bydle, większy od mojego mieszkania. Większy od wynajmowanych w Polsce mieszkań w ogóle. O Jezu. Nie ma jak w domu. Dobrze wykonany, elegancki, solidny. W środku strefa dla życia. Tak. Tu można sobie brońki postygowywać. Dwa łóżeczka. Jakbyście kogoś chcieli zaprosić. Fotelik. No, odpalaj się. No, prosty. Proste silniki, dwa z tyłu, manewrowe, żadnych kombinacji, ustawiają się i tyle, i cyk. Wsiadasz i lecisz. Co to? Coś mi wypada. Okej. Okay. Ty, rozbili gościa, jest jakiś złom wokół niego. A! Co jest włączony ten? Co jest grą? Coś mi ciągnie. Moment, moment. Ty, zaraz. Nie mam włączonego tempomatu, a jedzie mi na tempomacie. Teraz jest tempomat. Ciekawe. Moment. Ty, zmienili sterowanko chyba. Ty. Tempomat działa. Tylko nigdzie nie zaznacza, że jest włączony tempomat. Czy się zapala jakaś lampka? Jaki moment? Tak, ciąg teraz na 100, ciąg na 0. Ty, ciekawe. Nie wiem, czemu go spowalnia.
i V. Co to jest to? Widzicie to? Jakiś interfejs się włącza ciekawy. Pod V. Dawniej to było wyłączanie trybu sterowania swobodnego. Czekaj, pasek na full. Jaki pasek? Ciekawe, dobra, pozmieniali klawiszologię. Dobra, krzyżowiec. Orison. Zobaczmy, czy jest dzień tam już. Dobra, po staremu widzę, jest zbugowany ten interfejs. Super. Jestem ciekaw, czemu. Ty, dzień chyba jest, tak? Boję, to nie jest ciemna strona tego dziadostwa. A boję się, że to jest ciemna strona tego dziadostwa. Ty, no teraz to wygląda fajnie. Tak, i stąd musimy... Mogę wylądować na ciemnej stronie planety? Tak, można. Piotr, ile myślisz, to będzie trwało? O, to już długo to będzie trwało. No nie, to jest po drugiej stronie. Uwaga, lagozaury nadciągajcie. Ty, ale chmurki wielopoziomowe dają super. Tyle tylko, że znowu noc. Dużo zmienili w tej podróży kwantowej teraz. Tylko tak, którym się... Moment, trzeba sprawdzić niestety. Co Roberts pozmieniał? Czyli teraz wywala nas ile kilometrów od bazy? Pięknie, 70. Ja mam tam dolecieć? Nie no. Ty Krzysztof. I potrwał jest jakiś interfejs. Zaraz, jest ciemno. Nic nie widać. Miasto jest... O nie, 12 km, nie jest tak źle. Nie, to z Komary. Moment, moment. Orison 70... Okej, coś tu śmierdzi. Coś tu śmierdzi. Ale widać go z orbity przynajmniej, znaczy z orbity, no z tych paru 100 km. Moment. Roberts. Co ty teraz wymyśliłeś? Którym się w ogóle? Flight ready. Tryb interakcji. Scan mode. Pod V jest tryb skanowania. Okej, a którym się wyłącza w takim razie... O matko. Gimbal mode pod G. Strafowanko. Dopalacz. C jest decoupled z altem, dobra. Czyli... Żeby latać normalnie... Muszę zrobić tak... Rozpędzić tej... Dobra, i teraz to możemy ogarnąć. Czy trzeba 70 km podlecieć... No pięknie.
Czy tak, V jest jakiś tryb skanowania. Ty. Okej, to było zajebiste. Jeszcze raz. I widzimy strukturę tego miasta w chmurach. Dobra. Tylko jak to teraz, żeby nam ustało na radarze? No, bo pojawiają się sygnatury tych dziadostwa. Więc wreszcie coś widać. Dobra, celujemy w to okrągłe. A, puśćcie chippinga. To. Tylko teraz tak, nie podaję ani odległości od tych obiektów, ani nic. Ej, ty, światła są nowe. Patrzcie, jak teraz światełka dają. Można wreszcie długim mi oślepić, zarąbiste. I są flary jak u J.J. Abramsa w Star Treku. Dobra, a jak być? Ile mamy tego odległości? Nie tam zostało. Tak, na zderzaku dokładnie walić długimi jakiemuś ziomkowi. To moment, zatrzymajmy się, w sensie... Jest jakaś praca dla ludzi, która jest, kurde, dziewiąta. Trudno, pies poczeka. Zabiłbym kogoś. Muszę kogoś zabić w końcu. Miasto spoko, ale póki jest ciemno. Więc tak, musimy zrobić licencję na... 500 zł jest opłaty za tego, zostanę tam. Certyfikacja, znajdź Boyera. Gildia łowców, no, ty chcemy ten... Bardzo nic, pewnie jakiś koleś, który nie zapłacił za ten, nie wiem. IQ Boyer widziany w na Hearthstone. Hearthstone jest daleko. Kurde. Coś w pobliżu jest fajnego? Dostawy to dla zwierząt. Poszukiwania to jest ten. Ach. Ta, trzeba wyrobić licencję na zabijanko. Kurde, jaki pech, że nocą akurat lecimy na to słońce. Dobra, widać już światła tego miasta, tylko teraz gdzie dali? Tu jest punkt jedynka, tu jest kółko, kółko to jest... Na moment, Robert, zaraz. A, tu miałbyś ten. Nie ma sygnatur. Ale zakładam, że już daleko nie jesteśmy. Aha, i daleko można wlecieć, zanim się rozpadniemy pod wpływem ciśnienia na tym gazowym gigancie. Zobaczmy, co tu mają w ogóle. Ten statek ładnie chodzi. Czuć jak, nie? Odpalasz te silniczki. O! Ładnie chodzą. To jest przyjemne. Co to jest w tym momencie? Analiza. Sprawdź mi, co to jest.
dobra, można regulować ten promień skanowania. Jakby co, jestem w trybie planowego startu, tak, damy szperacze, okej. Okay. Ciekawe, co oni tutaj robią. Kurde, Katlasik to jest statek, nie? Fajny, obracają mu się silniczki. Okej, stabilizuj chwilę. Muszę zadzwonić do kolegi. Czy jest tu jakaś katedra? Czy długo gram w tego krapa? Tak, za długo, to dużo schodzi z tym. Wylądujemy, pogadamy. Zobaczymy, jak tu się ląduje. Gdzie tutaj w ogóle są? Co tutaj zrobili? Ty, gość jest daleko. Tam. Żeby ostrzelać? Kurde, nie chcę skończyć w więzieniu. Ty, co jest? Zaraz. Coś mi spływa... Tak jakby padało, widzieliście? To taka... Woda mi spływała po tym... Po masce. Ten ludzik do zabicia to jakiś NPC. To jest ziomek treningowy, to pewnie jakiś... Koleś, który nie płaci alimentów, coś takiego. Ta. Nikt poważny. Jakieś dziecko, które będzie ściągało na tym sprawdzianie, coś takiego. I to jest statek, kurde, przyjemny, miły. Aha. Zaparkujemy kulturalnie tyłem do budynku, tak jak zabraniają w niektórych osiedlach, żeby nas smrodzić. Proszę, elegancko. Czemu zabraniają, żeby nie smrodzić rurą wydechową w kierunku osiedla? To na boomerskich osiedlach były jakieś takie zarządzenia. Żeby nie stawać tyłem do tego. Tam rurą wydechową w kierunku tego. Ej, zobaczmy największy wróg tej największego wroga tej gry. Czyli śmiercionośne wózki. Kurde, taki miły człowiek. Strasznie mu się skóra świeci. Wszystko ok? Kurde, taki ładny, nie? I takim można latać właśnie. Dobra, gdzie są wózki? Chyba, że je wycofali, bo wózki niosły śmierć. Czy ludzie w Krakowie przejmują się powietrzem? Nie, ja się nie przejmuję. Po prostu wyniosłem się poza Kraków. Mi się przeważnie tyłem nie chce parkować na osiedlu. Kurde. Jestem zbyt leniwy. Muszę wymasterować parkowanie bokiem, prostopadle, nie, równolegle. Bo ona mi trochę nie wychodzi. W sensie zawsze jestem jakieś 5 cm gorzej niż bym chciał. Ty, nie ma tu wózków. Albo ja przegapiłem. Ty, widziałem, że kucałeś i wstałeś. Czy mogę zdzielić strażnika? Na tej strefie nie. Mają być potem miasta, gdzie ten... Gdzie będzie to można robić. Siać za dymę. Czy to jest łysa kobieta? Tak. Czy łysa, no ma irokeza. Jest mob do czyszczenia. To właśnie mi się podoba, jest ta praca XXI wieku. Co do... Gość mi mógł... Lecimy stąd.
Nie no, mógł skrzywdzić pilota, tak? By trafił w oko. Brakuje kolegi, mam nadzieję, że to wyjdzie. Poprawią te błędy, proszę mnie wypuścić. A tylko trzeba odpalić silniki, nie? Przyjacielu, nie lecimy stąd. Launch. Coś tu śmierdzi. Co ja robię? Skaczę? Nie. Obijam się o sufit. Dobra, czyli systemy są tutaj, tak? Weapon hit, power low. Power low, dlaczego? Osłona, ostrzeżenie przed tym, jednym zbliżeniem. Dobra. Czy teraz chciałbym jechać na... Kiedy to słońce wzejdzie? Jezu, ciągnij. Kurdyk, lećmy tutaj w samym jaśniej. Jezu. Co to z boku? Ty, patrz jak ładnie chodzą silniki stabilizujące, te takie, widać teraz na środku. Teraz w lewo, teraz w prawo. Kurde. Teraz nas ciągną trochę w dół, o. Ty, widać te RCS jak pracują. Uwidocznili je. Mam teraz włączoną... I patrzcie, bo teraz stabilizujemy gdzie dost... Gówno je stabilizuje, moment. Teraz powinien stabilizować, o. Jest zawis, czyli dolne recesje są włączone. Ty, strasznie dobre. Tego nie było ostatnio. I teraz wyłączamy stabilizację. I ciul, silniczki się włączają manewrowe. Oczywiście możemy sobie pomóc ustawiając je tak. Ty, podoba mi się to. Mówili, że to poprawią, ale poprawili całkiem nieźle. Że w nocy lepiej widać? Okej, dobra. Dobra, zwiedźmy to miasto. Na ten statek zarobiłem w grze. Ja już nie wysyłam nawet ten, nie daję nikomu już tego, jak to się nazywa, reflinków. W sensie, im cho nie ma sensu. Krzysztof raczej ma pieniądze i tyle, niech teraz ogarnie. Teraz tu, trochę podpione. Zmiana, o. I płynniusio jesteśmy. Próbowałem się dowiedzieć na forach, o co, jaki jest lore tej platformy. Ale nie dowiedziałem się. Że mógłbym mieć więcej pieniędzy. No mógłbym mieć więcej pieniędzy, ale no... Gdy mogłoby to słońce wzejść w końcu, żeby się przyjrzeć tym chmurom. Ty, tam się robi czerwone. Jak czerwone, to jest zachód wschód słońca, nie? Coś mi prze... Kropelki są jakieś, moment, tylko czemu kropelki? Coś się skrapla mi na tym.
Tylko coś dziwnie to wygląda, jakby takie krople były wielkie. Tak, Robert dodał kropelki. Lecimy w stronę tego czerwonego czegoś. Dobra, 17 klatek. 40 klatek. Że alkohol. Ta. Znaczy tak, miasto w chmurach jako takie. Bo jeszcze była jakaś koncepcja. Ty, wschodzi słońce. Że jest jakiś obszar, gdzie jest taka gęstość tych gazów, że się unoszą platformy, a to jest wiadomo, to by wtedy ludzie ginęli. To by ten metal by raczej był zgniatany. Więc nie pamiętam, na czym stanęło z tą platformą tutaj. Ale chyba wschodzi słońce. Czy nie było w Bioshocku? Było, ale tam były jakieś też wymyślili... Ty, dobra, wschodzi słońce, hej! Jezu, dobra, zobaczymy coś jasnego. Dwie godziny nagrywania daksentofona i wschodzi słońce. Lećmy tu, powiedzmy. Tak, w Bioshocku było na faktach. Słusznie, zgadzam się. Czyli tak, Krzysztof ostrzegał, że jest ten dithering na rogach. Widzicie to, tak? Że to jest jakiś tam jeszcze błąd, na którym pracują. Pewnie czwarta edycja chmur będzie taka już w miarę dobra. Ale tragedii nie ma. Nie ma dużego obciachu. Na screenach nieruchomych wyglądało dużo gorzej, ale tak jest przyjemne. Fajnie, jak to wrzucą na planety. Tak, one są ostro pastelowe, bo to jest jak dajesz grafiką. To wiadomo, chmury muszą być w ich świecie pastelowe. Czekaj. Lecisz? Dobra. A ile to jest 200 metrów na sekundę? Czekaj, policzmy, czy to jest kilometr na 5 sekund? Kilometr na 5 sekund, czyli na minutę zrobimy 300 km na godzinę. Ile zabiera FPS-ów? Nawet teraz nie jest źle, ale... Lećmy ponad tę chmurę tutaj. Tak, jebane ułamki. Moment, ale tylko na spokojnie. Czyli 12 km na minutę, tak? I to mnożymy razy 60? No, 720 patrol. Natankujemy gdzieś tutaj po drodze. Jesteśmy w mieście na gazowym gigancie, więc nie rozbijemy o ziemię, nie? Jezu, to jest dokładnie jak w życiu. Wstajesz o drugiej w nocy, żeby iść zobaczyć zachód słońca, wschód słońca z kolegą fotografem i się okazuje, że są chmury i po prostu robi się jasno. Czy grałem w EVE Online? Próbowałem. Okej, 3-6 metrów na sekundę z 1 km na godzinę. A. Z
Znaczy, o EVE Online najlepiej się czyta. Nie, a z grankiem jest potem ból. Tak miałem. Na odwrót mówi jaskuwa. 1 metr na sekundę to 3,6 na godzinę. Okej. Dobra. Można było wziąć jakiś szybki statek. Jeszcze jest tak, tryb VTOL. VTOL to jest jak włączę to. Tak, tak, dobra. Ty super, dobra. Nawet coś na tym interfejsie widać. VTOL, broń, ten. Teraz jest elegancka stabilizacja, więc lecimy. Taka stabilizacja z racji, ale mniejsza z tym. Muszę podciągać nóżki. Co to? Aha, to sobie pić mi się chce. 93% nawodnienia postaci, to nie jest istotne. Coś to. Aha, teraz tak, czafy, którym się wyrzuca. Podaję paliwo wreszcie, Jezu, dobra. Mamy tyle paliwa, super. Kwantowego jest dużo, świetnie. Decoy, dobra, interfejs ma sens, Jezu, dobra. A mi się do sponsora dwa badżery, super, Jezu. Ekstra. I wschodzi słońce. Dobra. Znowu te kropelki deszczu, które tak dziwnie latają. Ja wiem, jaki to jest błąd. Pewnie myli się z hełmem. Czy można, pyta coś tam jeden, ruchać inne lasy w tej grze? Dobre pytanie. Będą kosmiczne wieloryby. Okej. Tutaj. Była historia tego gościa od antywirusa i wieloryba. Związana z tym pytaniem. Ty, no dobra, chmurki zaczynają wyglądać ładnie puchato nawet. Dithering trochę psuje efekt. Widać, że nie mają giga dużej rozdzielczości. Ale obciachu Roberts nie zrobił, no. Jezu, strasznie mi ten nie stabilizuje. Koncept jest taki, że one są planetarne, więc... trochę wyzwania miał. Czy PC się męczy? Nie. On chyba ma jakiś... on jeszcze nie jest zoptymalizowany. Flight Simulator dużo bardziej go rozwala. On jest po prostu... głównie lagi wynikają z tego, że serwer laguje. Ty, no dobra, to po tych latach... czuję dobrze, człowiek. To wejdzie na oficjala, będziemy latać i robić misję. Ty, jak ładnie. Różowe światło. Tak, różowe na tym naszym pięknym stateczku. Brakuje trymeru. Już teraz to widzę właśnie. Silniczki dają, wspomagaczki dają. Ty, no przyzwoity ten gazowy, muszę przyznać. Huberto, znaczy większość grafiki jest renderowana na jednym wątku. Ty, mamy teraz 270, czyli mnożymy to, czy mamy już... Oho, moment. Nadal nie można, teraz tak... Teraz tak, oho. Opuszczamy strefę... Dobra, możemy zobaczyć, jak zrobi piu piu. Mamy tak. Tutaj piu-piu pały. Poćwiczmy zmiany w broni. Będziemy szybować najwyżej.
na którym się zmienia broń, Roberts. Trzeba wreszcie będzie ogarnąć, o co tutaj chodzi z tym strzelaniem. Toggle lock, mobiglas mapa, reticle lock, unlock, super, te się celuje. Osłony. Ty, jest zwiększanie pingu i zwiększanie kątu pingu. Tylko brakuje mi, w którym się zmienia broń. Kurde. Tak po prostu. Resetowanie osłon. Środkają się wyszczeliwuje pociski. A, można wyszczelić teraz rakietę. Ty, moment, lecimy. Moment. Właśnie coś tu śmierdzi. Zaraz, zaraz, co jest grane? O. Coś tu śmierdzi, zaraz, zaraz. Lecieliśmy w stronę wschodu słońca. I było różowo. O, tak na oko słońce jest tam. Można wystrzelić rakietę nieuzbrojoną. Okej, okay, włączyłem rakiety. Kurde, zobaczmy jak działa ten tryb opera. Chyba, że muszę być operatorem rakiet. Moment, będą mi jaja. Sekundę. Ty jesteś operatorem? Pilot. A ty? Lecą. Ty, dobra, dobra, ty. Ta? Jak to zrobiłeś? Kurde. Arrester. Nie działają silniki stabilizujące z dołu. Nie działają główne silniki. Ale się wznosimy. Skąd to wylatuje? Moment. Nie wiem, czemu wystrzelił to. Dobra. Dwukliknięciem. Dobra, strzelam stąd. Tutaj są gdzieś wyrzutnie tych silników. Dobra, teraz już widać. Dobra. Fajne. To było dobre. Podoba mi się to, hej. Dobra, czy mogę zaprosić kolegę do rakiet, drugiego kolegę, żeby strzelał mi z działka. I można już sobie zrobić ten, ty. Odpalaj. Exit jest power on.
Wiecie, co śmierdzi? Tak jakby nie było amunicji. Nie ma. Skurde, jak polski poligon. Ty robisz. Ale dlaczego nie ma amunicji? Kurde. Ty, ale bardzo to ładnie teraz. Zaraz, moment, moment. Stabilizujesz, nie? Otwórzmy okno i zobaczmy, jak to jest naprawdę. O, beringowski ten. Dobra. Jesteśmy do góry nogami, tak? Niebieskie jest na dole. Ciemne jest na górze. Moment, to jest rozwiązanie wielkiej zagadki. Co tu śmierdzi? Obróciło. Tak? Dlatego jak dawałem w górę, to były ujemne liczby. Jaki plot twist. Okej, okay, dlatego nie działały dolne silniki stabilizujące, tylko górne. Tak, teraz się zgadza. Stabilizuje, dolne silniki działają, górne nie działają. Jak się odwrócimy do góry nogami, będą nas stabilizować. Tak, statek ma własną grawitację. Jezu, jest. Tak się cieszę, że rozwiązaliśmy taką trudną zagadkę. Są największe problemy na gazowych gigantach. Tak, amatorów się... Top plot twistów w grach. Jezu. Mogłem dłużej myśleć, czemu... Czemu górne silniki stabilizujące? To było dobre. No tam jest ładny. To jest tak, gdzie jest to miasto w chmurach? Jezu, nie, nie, nie. Okej, dobra, nie wiem, jak są, jak działają grupy. Grupy działają. Ciekawe, co tam jest, tam jakiś błąd? A. Dobra. Teraz rzucamy na luz i będziemy z lotem swobodnym spadać. Gdzie jest ten orisonek? Jak daleko skoczyliśmy? Tam jest, co? Odlecieliśmy. Tu jest marwy orbicjonowalny. I 100 km od orisona. Świetnie. Teraz tak. Tryb skanowania. Co możemy się dowiedzieć skanując? Aha. Patrzcie, są dwie kółeczka. Jedno jest takie. Jeszcze jest zewnętrzne. Które teraz sobie lata. Jak puścimy skan, to widzimy to miasto w chmurach tam. Ej, podoba mi się to. Zresztą to będzie śmieszne. Teraz to jest dobre, bo teraz wyjście z atmosfery będzie fajnie widoczne. Będziemy po prostu wychodzili przez chmury. Trudno, zróbmy to wyjście z atmosfery jeszcze. I tak, jest godzina papieżowa oczywiście. No to teraz jest fajne. Mówię, żeby teraz chmury weszły tylko do normalnych planet, będzie spoko. Apof, czy podobają się chmury? Tak, myślałem, że będą gorsze. Ale jak na pierwszą iterację są super. Na screenach nie wyglądają tak dobrze jak w ruchu. W ruchu wyglądają bardzo fajnie. To była wiadomość, Apof zapytał o to 10 minut temu. No, super.
Więc jak zawsze szacunek do widzów. Ogólnie dobrze się bawię w tym świecie chmur. Czy mogę wejść w głąb? Tak, podobno, tylko tam potem są, jest tylko ciemno. I na końcu nas rozwala ciśnienie. Coś takiego. Możemy to zrobić, coś tam jeden. Czemu jeden na końcu? Teraz tak, którym się włącza tryb? Pasowałby kogoś zabić jeszcze. Kurde. Dobra, czyli rozumiem sterowanko. Wow, co jest? Co ty, Satek, robisz? Aha. Ty. Nie, więc tak, jak mówiłem, tutaj są ten, a tu jest ilość chaff, flar, nazywa się decoy noise, tu jest paliwo kwantowe, a tu jest paliwo to, które właśnie sprawiało, że lecimy. I tak się składa, że nie ma paliwa. No, więc zobaczymy akurat, chyba że jakiś szybki skok. Nie, nic nie działa. On jest sterowany czysto przez RCS-a, rozumiem, paliwo do tych RCS-ów poszło. Zgaszę silnik. Czy tam trochę włączę silnik, żeby tam jeszcze chodzi. Więc ciekawostka, więc obraca go na brzuszek. No i co? I sobie swobodnie spadamy. Że decoy to wabik. Tak, bardzo ładnie. Zobaczymy, tak? Tam się wydaje, że piękny... Ty! Co tam, z księżyc? Tak. Tam widać jakąś jelę, coś takiego. Piękne widoki są, kurde. Jak wpadamy w jakiś kor... Zobaczmy, czy nic jakiegoś się jakoś ustabilizuje. Jakby jeszcze może obrócić silniki. Trzeba się nie, że to coś dałam, że zmieni środek ciężkości. Ciekawe, czemu tak wiruje świat. Może w autorotację wpadnie. Wyłączę go, żeby... Okej, okay. Troszkę się niedobrze zrobiło ludzikowi. No to nie ja dyszę jak coś. Ty, ale powinien działać... Raz. No, jak wysiądę z fotela, to powinna się sztuczna grawitacja. Dobra. Ej, nie wiem jak to rozwiązają. Nie wiem czemu w fotelu nie było sztucznej grawitacji. Jeszcze nie ma systemu przewiewów. Ty, ale dobrze chodzi. Czyli to faktycznie... Chmury są dobrze zoptymalizowane, tylko pewnie tam sieciowo coś nie wydala na tym, na Orisonie. A tak, oświetlenie dynamiczne działa. Dobra, i to tak, to muszą poprawić te, bo widzimy, że faktycznie coś się skrapla na szybkach. I to wymaga trochę jeszcze pracy, ale w sumie jest słodkie. Ty, moment.
Czy mam jakąś teraz... Moment, wsiądę w fotel, bo czuję, że mam jakąś kosmiczną prędkość tego obrotu. Ta. Jaka faza! Ludzik, jak się czujesz? Dobra, nie, wyjdź. Kurde, nie chcę, boję się, że jesteśmy za słabi. Dobra. W sumie to jest... Naraz, możemy zdjąć hełm, żeby jako mężczyźni. Czy tam mężczyźni. Mężczyźni z bajek o wojnie umierają. Tu gdzieś jest szyba stąd, nie? O. Ej, ładnie przykłada do oczka, chociaż... Dobra, bałem się, że jest jak w MGS-ie, że patrzy przez oko z tym... Żeby wyskoczyć obok statku. Dobra, wyskoczymy obok statku. Okej. Uwaga! Nie wiem, co się dzieje, momencik. Dobra, statek poleciał dużo szybciej. Więc jesteśmy gdzieś. Nie, to jest dobre powietrze, tak? 32 stopnie. Znajdujemy się we wnętrzu gazowego. Co? A macie tam hejterzy Star Citizena. Ty, przymyka oczko nawet, nie? Do was, was. Podrywa mi ręce do góry już, ale chyba jest jakaś prędkość graniczna na stówę. Statek się chyba rozpadł. A my co? A my sobie lecimy. Na TPP widać jakiś taki ten... jakąś linię horyzontalną, ale to też widać. Tyle, no tak. Czy morda się rusza, jak mówię? Tak, tylko musiałbym włączyć połączenie z kamerą. Przygotujmy się na godny pochówek. To nie działa mój interfejs. Czemu? To nie ma siły ich włączyć. No nic. Nie wiem jak daleko niestety. Statek nie istnieje już. Statek poleciał dużo szybciej niż my. Jest strasznie piękna śmierć. Po prostu sobie lecisz. Uśmiechasz się? Czy dałoby się mnie zgarnąć? Teoretycznie tak. Próbowaliśmy się. Kończyło się to śmiercią przeważnie, ale wydaje mi się, że można to zrobić. Okej, włączyłem ten. Hełmik. O. A, z hełmem tak sobie. Bez hełmu lepiej. Szumi wiatr. Fajnie, że całe życie przemyka, tak powoli mu przemyka, on trochę pożyje jeszcze. Tak wygląda naprawdę. O. Boję się, że trochę polecimy jeszcze. Że czerwona morda. To jest kwestia oświetlenia, no.
Ale tak, ładny strój, te ochraniacze super, może mu się nic nie stanie w ramie. Broń działa. Co tam jeszcze mówią? Ty czekaj, może się da zrobić jedną rzecz. Trochę mi ją podwiewa, ale... No bo wieje, nie? To zrozumiecie chyba. Ale jakby się udało... moment. Można by zastrzelować laserek jeszcze, zainstalować. O, teraz moment, trochę nie wieje. Ja nie mogę nic zrobić, za bardzo wieje. Czy można teraz... Jeszcze nie ma fizycznych itemów. Więc nie można wyrzucać itemów. Czy można sobie strzelić w głowę? Dobre pytanie. Możemy się ładnie rotować, wykorzystując pętło. Widzicie, rączki wysuwa i ten... On coś tam widzi na dole. Jezu, podoba mi się to. Co ze mną będzie? Ładny nos. Kurde. Włosy też spoko. Można sobie strzelić w łeb? Jak się strzela w łeb? Czekaj, temperatura rośnie? Ty, rośnie, jest coraz cieplej. Jezu, podnosi mi ręce tak strasznie. Rośnie temperatura. Tak, im bliżej jesteśmy... No... To będziemy długo lecieć, bo ona ma pewnie... One są 10 razy mniejsze niż ten. Czyli pewnie ma 10 tysięcy kilometrów średnicy. Nie, przesadzam. Ile może być taki pomniejszony o 10 razy gazowy gigant średnicy? Jak prędkość graniczna, ile się jest? 300 km jest spadający człowiek? ...40 stopni, już porwę jak w Krakowie o tej porze. Ja wiem, aha, jest kulka backspace, ale to jest samobójstwo. Ale on sobie nie strzeli w głowę tak ładnie, nie? Właśnie nie mogę nic zjeść, Orio. Chcesz, bym zjadł sobie jabłuszko, ale niestety, no, jest ten... Ty, zdech! Jest, mamy to. Tak? Jezu, zdech. Dobra. Fateful Dream. A? Dobra, zobaczymy teraz jeszcze ostatni drama z tego projektu. Czyli kosmiczny... O, babie śpiewają. Miasto w chmurach w dzień. Ty, chodzi dużo lepiej. W nocy było 12 klatek. Tak w sumie można żyć. Taki Kraków trochę. Kraków jest tak często. Ty, no w dzień chodzi dużo lepiej niż w nocy. Ciekawe dlaczego. No i trochę poprawić, żeby te chmury były gęstsze, bardziej wyraziste. Ciekawe, ludzi nie widać stąd, bo FOV, czy tam LOD, pewnie tak. Tu nic nie jest zoptymalizowane jakby co. Jakim cudem się brzmi w powietrzu? Nie wiem, jakieś czary. Trzeba by doczytać lore. Właśnie próbowałem się pytać ludzi, ale nikt nie wie. Ogólnie nie powinno się otrzymać powietrza, wiadomo. Tak, da się wyskoczyć przez barierkę. Jak tam morda? Ty, no to lepiej wygląda teraz, gościu. Całkiem sympatyczny.
Ty, jak się wymijali, jak w tym. Widzicie to? Ocierają się barkami NPC. Co do licha? Ty, jakie to ładne. To mnie zawsze podniecało w pierwszym Asasynie, że właśnie mijałeś ludzi... No dobra. To jest najlepsze. Chcesz powiedzieć, patrzcie jaka zajebista gra, patrzcie jakie detale. I za chwilę. To jest właśnie dobre. Patrzcie, tyle pieniędzy nie poszło na marne, nie? W innych grach tak nie ma. Jeb, jakiś taki bug. Ładny cień. O. Jestem. Włosy Robertsa słynne. August Dunlow żył jakoś fajnie. Urodził się na Angelii. To brzmi dwuznacznie w Niemczech. Był osierocony. Uratowała go ulica. Aktywista. Założył firmę w 2009. Oj. Nie, to jakiś gość z lore gry. Okej, to podobno są fizyczne małe dziadostwa, które spadają z tych drzewek. Bo ktoś tu robił jakiś... Schowaj to, albo ja odruchowo wciskam. O, widzicie to? Opadają na moje piękne ciało. To jest dobre, to mi się podoba. Nie można jeszcze sikać. Czy tam chyba, nie wiem, czy nie jestem pewien, ale chyba kwestia sikania jest jeszcze dyskusyjna. Teraz taki, tutaj nie ma barierki. Tak, bo tutaj raz wracałem właśnie nocą i wypadłem. Nie, dobra, to jest... Tego by nikt tak nie zostawił. Aha, i flagi działają. W sensie, jak wlecimy we flagę statkiem, to się będzie odreagowywać. Dobra, czemu barierek nie ma? Nie rozumiem tego. Czyż tu by ludzie przyjeżdżali, żeby... Ty, odbicia sensowne. Żeby skakać i ginąć. Przecież psy, wszystko, to by tak zdychało. Telemotyw z tymi drzewkami. Widać, że nie Polska. Kurde. Dobra, stacja, teraz tam jest autobus, odjeżdżają stamtąd. Ty. A, podobno jest ładna trawa. Tylko nie chce mi się za bardzo chodzić, to chodzenie jest dla zwierząt. Ty, możliwe, że koleś był totalnym korwinistą i też uważał, że nie ma sensu narzucać tutaj nikomu niczego. Teraz, jak wejdę w wodę, to jest ważny teraz test. Mi się wydaje, że nic nie będzie. Przenika. Myślałem, że można sobie zrobić bidet. Trochę niestety refund. Czy są inni gracze? Tak, pewnie coś testują. Zaraz ci powiem w sumie. Dobre pytanie, czy teraz wyszli? Czy są? Moment. Ty, nie ma wielu. Moment. Raz, dwa, trzy, cztery, tylko cztery osoby, zarąbiście. A to? To gra? To instalacje artystyczne.
I tam jest spoko. Tam jest trawniczki są. O, przypłynęła barka. O! Spóźniliśmy się o paręnaście minut. 20 już ponad. Dokładnie jest z krzyżem. Gdzie naleci? Moment. Ty, ale klimat to jest fajny. Tam kolejna płynie. No i tu dali barierkę, tylko szklaną. Tak, tu jest problem z brzegami co do barek. Ty. Złowieszczy cień barki. Tak? Czy cień po prostu? Słońce już się przemieszcza. Chyba cień złowieszczy barki, uwaga. Czy będzie chwalmy słońce? Jest, chwalmy słońce. Chwalmy słońce gaming, super. Tak ludzie przychodzą rano oglądać barkę. Spojrzenie tego gościa. Dobra, to są trawniczki. Trawka, okej. I dobra, w Green Circle jest nasz hotel. Dobra. A autobusy odjeżdżają stąd. Czy będzie można budować... Kiedy będziemy te domki? Mam nadzieję, że w tym roku. Wszystko u Roberta rozbija się o jedną tajemniczą rzecz, co do której nikt nie w stanie powiedzieć, kiedy będzie. Mianowicie tej technologii serwerowej. Ten cały backend, który sprawi, że gra będzie działać albo nie będzie działać. Są dwie możliwości, albo będzie, albo nie będzie. Jak to zrobią, no to jest z góry. Bo jak się patrzy na wszystkie plany, to dokładnie ich to powstrzymuje, tylko to i wyłącznie to. Jaki jest sens wieżowców, skoro jest wolnego miejsca w poziomie? No właśnie nie ma miejsca w poziomie. Tych platform jest niewiele, nie? To jest problem. Znaczy, zakładam, że to miasto jest głupie jak but, nie? Ale ten, ale oficjalnie chyba tych platform nie ma zbyt wiele. Tak, pierwsza platforma, gdzie jedzie autobus, to jest jakiś cyrk i ten, to jest po prostu galeria handlowa chyba, dla normików. Czy właśnie biletów chyba nie trzeba, to jest jakiś też raj Korwina. Trzeba by doczytać, kim był ten lord, czy on był za, nie wiem, za Zandbergiem, czy za Korwinem. Tutaj dużo jest chyba od Zandberga. Że masz za darmo służbę zdrowia i tak dalej. Sprawdzimy te wstążki, które merdają się, bo to jest podobno pierwsza technologia włókna Robertsa i ma się uginać. Z czego oni żyją? To jest wszystko ten, Cytron pyta, to jest wszystko... To jest Stocznia Gdańska Wielka, tylko prywatna. Ty, czekaj, bo to jest czerwona gaśnica? Do ognia, zielona gaśnica jest do czego? Ha, do leczenia ludzi, Boże. Oj.
zautomatyzowany komin. Właśnie, kurde... To są sprzątaczki cały czas ludzkie, tak? I goście pracujący w McDonaldach. Jestem ciekaw, jak to Robert wytłumaczy. Że ludzie, na przykład z pasji, jak w Star Treku, że pracują z pasji i ktoś jest, na przykład, ktoś lubi pracować w uwianu szeksie. Ciekawe, nie? Że tak jest, że masz już tą, to życie minimalne zachowane i możesz pracować sobie w Januszeksie po 12 godzin, bo lubisz. Dokładnie, hobbystycznie, tak? Że tam, wiesz, możesz być dowódcą statku kosmicznego, a wybierasz prowadzenie CPN-u na gdzieś tam za dupiu kosmosu. Ale widoki są spoko, kurde. Mówię, chmury powinny być trochę wyraźniejsze. Takie... Roberts może powiedzieć, że takie chmury są w kosmosie zawsze, nie? Że haha, myślicie, że to nie wyszła technologia, ale takie chmury mamy na tam... na Jowiszu. No i okej. I dokładnie tak się belka to jest. Możesz być każdym, więc wybierasz bycie nikim. I spoko, kurde, to by było piękne. A? Stoisz sobie po 12 godzin i pilnujesz, tak, jako przedstawiciel Justusa Security. Dostajesz stroik. Tak dokładnie był ktoś z was w kosmosie. Myślę, czy nie kupić tego, tej maskotki pluszowej. Za 150 zł chcą. O, i zrobić sobie zdjęcie. Cześć, mam 45 lat. Lubię Hello Kitty, Pokémony. I zapraszam was teraz, pójdziemy, pogramy w Witchera na komórki. O, właśnie przyszła paczka z Japonii. To jest kosmiczny wieloryb. Zaraz go rozpakujemy. To jest... Co możemy z nim zrobić swoją drogą? Umieścić, zbadać? Tak, dokładnie. Let's Player z XIX wieku. Tak, szkoda, że nie mam podłączonej kamerki. Pasowałoby. Zaraz. To jest chyba dla lepszych ludzi, tak? Zobaczmy. Czy pani... Babka nam się nie chce odezwać. To są te nowe włosy. Mają już ten poblask taki. Nie mogę tam jej wleść. Mogę. A. Ludzie się tym jarają. Żeby się dało zrobić taki placek z tyłu... Zakola i będzie super. Tutaj chyba, nie wiem czy są, chyba nie ma androidy w świetle Robertsa. Kurde. No, kolejna tablica. Ty! Jakim cudem to się unosi? Utrzymuje wysokość. Strzelając silniczkami. Umieszczony pod platformami. Oj. Tak, we don't know. Okej, okay, są silniczki pod każdą platformą. Są, to jest to. Wymyślili. Nie, musieli... Dobrą osobę od Lore zatrudnili. Znany fizyk, który opracowywał między innymi
wytłumaczył takie katastrofy lotnicze na terenie Rosji, polskich samolotów i tak dalej, przyszedł z wytłumaczeniem. Jestem ciekaw, czy do MON-u zadzwonił Roberts i ten, czy wypożyczy nam tego gościa. Łągiewka, tak. A, weźmiemy jeszcze jeden statek i lecimy stąd. Jakiś fajny jest? Gladius piracki, tylko to jest myśliwiec. Ham, coś szybkiego, coś co jest zwinne. Tak, napisz, że silniki. Żeby wylądować, dobra, to już, dobra, wezmę mój ulubiony statek. Dobra, bo ten... Nie wiem, który był taki spoko, no. Czekaj, zobaczmy, możemy zmienić klasyfikację. Ty wyścigówkę jakąś. Mustanga Gamma wyścigowego? Kurde, czemu nie? Ty nie, weźmiemy coś od... Zaraz. Od tych zaraz, nie miski. Originy. Luksusowy statek, 8 cargo. To chyba najnowszy, 315. Kurde, moment, nie wiem, sprawdzimy, trudno. Gdzie? Siódemka, tak? Chodzi koleś z misiem. To ja. A. To, dobra, to jest ładne. To jesteś tym nowym, że masz... A, jest to drabinkowe, tak? Jezu, to nie był to najnowszy, to był ten 300 coś. No trudno, dobra. Musimy się poruszyć, mi przyjacielu. Nie, dobra, nie, jest, dobra, mam go. Dobra, słuchaj, damy go sobie koło zlewu. Ty, nie, dam sobie go na kokpicie. Jak prawdziwy mężczyzna, sekundę. A. O, to jest game changer. Dobra. Wreszcie wśród swoich. No, drugi pilacie, lecimy. To jest po prostu Pee-wee Herman the game. Jest zrobić stream dla dzieci, nie? Makulski i jego wieloryb. Ho, ho, kapitanie, gdzie dzisiaj lecimy? No, lecimy na Arizona. Zajmijcie głową. Dobra, trzeba skończyć streama. Latajemy z w poszukiwaniu nowych widzów lecimy tam, gdzie jeszcze żaden streamer nie był. Okej, okay, co to ma? Nóżki? Ty, kółeczka ma w ogóle. Kiedy jakaś wersja, kurde, ultra bojowa, bo jest brzydko wmalowana, ale trudno. Dobra, zobaczmy te silniczki, na których to wszystko lata. A, witolowy tryb jest jednak, czyli jak się go chowa? Jakoś się przełącza, nie ma żadnych zmian geometrii. Dobra, to... Podróże z panem kaczką. O! A nie, to woda się skrapla. Zobaczmy, jak silniczki Orisonowe robią brr.
Moment. A? Kurde, ktoś tam musi być. Tak, robią bry, widzicie? Dobra. O. No i co, hejterzy? Ej, było coś, żeby gdzieś wylądować, tak? Możemy na barce wylądować. To jest pełna swoboda. Robert pozwolił wszędzie latać i lądować. Ty robi bu, ta barka. Aha, jeszcze mieliśmy sprawdzić. Flagi Robertsa, które są... Ty no, gładziutko. Tak, się porządzić. dobra, teraz tak, gdzie jest ten hotel? Chyba gdzieś tu. Albo i nie. Tu coś jest. Jakaś strefa. O! Moment, są tak. Sztandardy Robertsa. A, gnie, dobrze, super. Czyli ta technologia obiecywał i jest. Okej, okay, komuś tu wyląduję, bo się nie obrazi, bo o co? Na Vitolo ładnie utrzymuje, jak włączymy Vitola, to tak, okej, okay, trep. I co, kulturalnie sobie wysiadamy. Co tu w tym jest w ogóle, w tym dziadostwie? Zobaczmy. Szklaneczki, lodóweczka, tu garniturek będzie można ubrać, super. Tu jest kuchenka, aha, zapomniałem o moim przyjacielu. Okej. Okay. Gaśnica jest bezpieczna i tu jest łóżeczko. Jednoosobowe, niestety troszkę takie smutne. I to jest co? Otworzymy drzwi. Ty, zaraz, co jest? Powinien odlecieć beze mnie. (Grywa)
tak misiowi wszystko pokazać. Dobra, można tylko wejść, nie można otworzyć samej drabiny. Co to ma ciekawego? Ty, a trawka, trawka elegancka. Trawka jest bardzo fajna, podoba mi się. Czy drzewka się gną? Chyba nie. Możemy spróbować, nie sądzę. Zobaczmy, czy są fizyczne w ogóle. Nie, są. Ty. Waluło jak przywaliłem? Nie, nie sądzę. Ten klimacik, tutaj się można bachnąć. Dywanik. I tyle. Spectrum Unlimited. Wieloryb zostaje na statku, żeby był bezpiecznie. Żeby był bezpieczny. Ty. Ciekawe, co to jest. Wielki aparat? Ile gra jest w produkcji? Ciderek, długo. Będziemy świętować, jak będzie 80 tysięcy widzów świętowane na jadisko, to będzie 10-lecie pewnie. I teraz ładnie zapisane, tak? Jest witolowy trybek, więc uwaga. I stópki schowane, witolek wyłączony. Zmieścimy się. Okej. I tu jest lotnisko, tak? Szybko spala paliwo. Kurde. Ma dwa tempesty. Dobra, i tu jest ten hotel, o którym tutaj mówiliśmy. Ty, a tu jest spoko. Tak można żyć. Ty, na biednego tutaj nie trafiło. Podlatujesz sobie. Ciekawe, są pewnie misje z paczkami. Nie chcę mu kwiatków nawet zniszczyć, powiem szczerze. Kurde, nie było wstydu się znajomymi wreszcie. Kurde, bo jeszcze trochę ten kamień mi... Aj, momencik. Coś krzywo zszedł. A, nie będzie. Dobra. Co tu gość zrobił sobie? Zaraz. Crimestat. Za co? Jeszcze raz. Ty. Zaogarnęli to, że nie można się tak ludziom włamywać do domów? Założę hełm tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaki mam crime stat. Ty, mam! Policja gdzie mi ścigała. Czy jakiś prywatny terenik? Ty, no ale tutaj jest przyjemnie. Kurde. Parki narodowe. Tu sobie żyjesz? Zalądowanko, crime stat. Trochę przyznaję, że mu tutaj na chama się wbiłem do domu. Strach dziecko zostawić, ale oprócz tego? Kurde.
Zaraz, jak się obracało na brzuszek? Moment, udało się. Jezu. Jak żyć? Oj, ale czy da się w takim razie? Trudne wylosowało, ale zrobimy. Kładziesz się. Okej. Nie najlepiej, ale jest. A? Okej, tu są windzioki. Jest teoria, że Robert będzie chciał sprzedawać te posiadłości. Coś w tym stylu. A, jeszcze daleko do tego. W sumie tak pytanie, że lepiej będzie zbudować własny chyba. Kurde, jak kusi, nie? Czy to byłby raj samobójców tutaj? Ludzie by tu przyjeżdżali, żeby sobie skakać. I co zrobisz? Nic nie zrobisz, kurde. To jest genialne. Żadnego problemu dla kogo, dla służb. Tak? Nie zrobisz nikomu krzywdy. Ajajaj, żeby tego nie widział właściciel. Coś krzywo wchodzi na tym statku. Jezu, śmieci... Nie, Jezu! Ty, on piszczy. Krzywo go trzymasz. Jezu, mój pies by oszalał za tym. Damy go gdzieś w lepszym miejscu. O! Jezu! Zdradził! Dobra, tniemy tutaj. Jest to losowa nazwa, Grim Hex, tak. Tak, już płaczę za mną. Mamy 3 godziny wspaniałego materiału dla ksentofona. Tyle co jakiś dobrej jakości film. Jeden z tych dłuższych, więc cięciunio.